Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcineczku z Gothica 2 Noc Kruka. Kontynuujemy naszą przygodę, którą niedawno właśnie zaczęliśmy. Ostatni odcinek mega złapkowaliście, więc mam nadzieję, że ten tak samo zrobicie, więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapeczki w górę, to teraz masz chwileczkę, żeby to zrobić. Ja już tutaj zaczynam od zbierania naszych rzeczy, to jeszcze zupkę rybną podniosę. O, jakieś złoto, dobra. Co my tutaj mamy? Jakichś przeciwników po prawej stronie, są to bodajże krzepice. Będzie dobrze, jak oczywiście zapiszemy, bo może być ciężko. Trzeba chyba będzie się tutaj poradzić nimi, znaczy za pomocą łuku, bo myślę, że bym im bardzo mało bił w ręki. Dobra. Poszło dość gładko. Tutaj mam jeszcze wilczka, którego też... Zobaczymy, ile mam już tego. 665 expa. Dobra, nie ma tragedii. Dwa wilki, to będzie troszeczkę trudniejsze. Zapisałem. Dobra, chodźcie do mnie. Dobra, leci jeden. Kurwa, ta broń jest strasznie krótka, no. Boli mnie to, że ta broń jest krótka. Czekajcie, ja zrobię też tak samo. Będę ich po prostu pizgał łukiem. Bo jest na razie ciężko właśnie z samej broni, a szczególnie, że ona jest bardzo króciutka. 40 siły, o, to tego na razie tak szybko nie zrobimy. Jak na razie widzicie, łuk sprawuje się naprawdę świetnie. To było bardzo dobre posunięcie, żeby to po prostu zebrać i korzystać z tego. Dokupimy sobie później troszeczkę strzał. Ordest Polny, to jest podobno bardzo drogie, z tego co pamiętam. Dobra, zbieramy niebieskie bzy. Wszystko zbieramy. Trzeba po prostu nazbierać tych roślinek po 10 jakieś tam ten... Dobra, mamy tych, żeby nas puścili do zamku. Powiemy, że jesteśmy tam zielarzem i zbieramy tam zioła dla jakiegoś tam śmiecia. No kurwa, padaj śmieciu. Dobra, elegancko. Zbieramy wszystko, co on ma. Lecimy teraz na tą farmę do ziomeczka, który ma nam dać ubranie, dzięki któremu będziemy mieli troszeczkę jakiejś redukcji obrażeń i myślę, że łatwiej nas wpuszczą do miasta. Czekajcie, bo jakiś kubek uderzyłem niechcący. Tylko będziemy musieli chyba te rzepy pozbierać, tak mi się wydaje. Będzie trochę żmudne, ale dość opłacalne. Lombard, kumple. Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? Jestem za farmerami. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. Nie wiem, co się stało, ale potrzebne mi ubranie. Jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłacisz. A jeśli nie masz czym zapłacić, na farmie zawsze przyda się dodatkowa para rąk. To znaczy, jeśli potrzebujesz pracy. Dobra. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować... Czekajcie, to wiemy co ten... Zbieramy się tą rzepkę. Więc pośpiesz. I zobaczymy, on nam wtedy dużo taniej sprzeda to ubranie, więc myślę, że na samym początku gry nie będziemy wybrzydzać, szczególnie, że nie mamy dużo pieniędzy. A to nie jest jakaś trudna robota, wystarczy tylko... Parę razy machnąć kurwa ręką i zebrać to wszystko. Co tu jest? Jeszcze chyba będzie tam jakiś quest z tą żoną tego śmiecia, który właśnie nam dał tą robotę. Żeby tam jej coś przynieść, jakąś kurwa patelnię czy tam coś w tym stylu. Więc zaraz też się tym zajmiemy. Nie będę na początku opuszczał żadnych questów, bo darmowy exp na razie przyda się nam. Szczególnie, że trzeba wpierdolić trochę siły i nauczyć się broni jednoręcznej, bo na razie jesteśmy... bardzo słabi w tej walce. Dobra, ostatnia rzepka zebrana. Przeskoczymy przez płotek i oddamy mu. Zobaczymy, ile on od nas będzie chciał. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota. Jakiś rozjebany albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze, obniżę cenę o 10 monet. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu? 60 sztuk złota. Daj mi to ubranie. W moim domu stoi Dobra. Lecimy do właśnie tej kobietki, zanieść tą rzepę i weźmiemy sobie właśnie to czyste ubranie. Ile mamy złota? 70 coś. W sumie nie musieliśmy tego robić, bo myślałem, że za to więcej nam obniży. Jakieś 50 sztuk, a tu niestety nic ciekawego. Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie... Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Jutro możesz wrócić. Dobra, góraż mi dała. Daj mi... Chyba mogę ci... Dawaj ten hajs na patelnię, weźmiemy sobie to ubranko. Zrobimy tę questa jeszcze z patelnią i będziemy mieli już po drodze wszystko z głowy. 80 jest warty, dobra. W sumie zawsze jakieś tam grosze będą nam mniej bić. O, jakiś pas siły. Nie wiem skąd ja go mam, ale zawsze spoko. Będziemy mieć troszkę większy damage. Idziemy do naszego pięknego handlarza. Tylko nie wiem gdzie on dokładnie. Chociaż on tam chyba był po drodze, więc zaraz go jakoś znajdziemy. Z tymi ziomeczkami nie będziemy gadać, bo to nie ma nic ciekawego do przekazania im. O kurwa, krwiopijce. Lipa trochę. Zapiszę sobie. I znowu poradzimy sobie z nimi za pomocą łuku. Bum. Bum. Tego Grega ominiemy, bo on chce od nas tą zbroję, znaczy tą, kurwa jak to się nazywa, to ubranie robocze, żeby po prostu dostać się do miasta, ale my nie zamierzamy mu tego oddać, bo ten quest nie jest zbytnio przydatny. Jest nasz kochany ziomeczek. Jak tam robota, wieśniaku? Nie mogę narzekać. Mogę coś dla ciebie zrobić? Co chcesz mi zaproponować? Jestem wędrownym kupcem. Dobra, dawaj tą patelnię. Wybierz sobie. Za 20 jest patelnia. Coś do kupienia jest lepszego? Jakaś broń? 25 wymagana siła, więc to nam na razie i tak nie urządza nas. Sprzedaję mu troszkę rzeczy. Drugi łuk też nam nie jest potrzebny. Strzały zostawiamy. Spele na razie też myślę, że zostawimy na wszelki wypadek. Coś to jest do sprzedania jeszcze. Łodyga bagiennego ziela. Dobra, pochodnie ewentualnie możemy sprzedać. Muszę. Jak? Dobra, idziemy oddać tę patelnię naszej kochanej kucharce, która będzie nam oddawała codziennie gulasz, jeżeli tylko po niego przyjdziemy. Rdest polny zbierzemy. Tutaj jakiś farmer kolejny, mijamy go oczywiście i zaraz będziemy w mieście, zobaczymy, porozmawiamy sobie z jakimiś paladynami. Zobaczymy co nam mało ciekawego do powiedzenia. Hilda, cześć Hildo. Oto twoja patelnia. Dobrze, wypróbujmy ją. W sumie te questy nie są zbytnio jakieś wartościowe, bo po 50 expa, ale wiecie, zawsze to jest tak jakbyśmy zabili jakiegoś jednego moba, więc w sumie na początku gry to jest zawsze spoko. Ominiemy sobie tego pirata, biegniemy bezpośrednio do miasta, może akurat uda nam się zrobić jakiegoś questa. To tutaj jest, to coś tutaj leży na ziemi. Polna jagoda, zbierzemy sobie ją. Mamy polną bestię, którą też trzeba będzie jakoś pokonać. Mało HP mamy, ale nie będę się leczył już, bo... Wow, nie siadła na raz, ciężko trochę, ale dobra. Nie będę na razie się regenerował, pójdziemy zaraz się gdzieś przespać. I tak myślę, że będzie lepiej. Dobra. Stać! Jesteś jednym z pomocników z farmy Lobar. Od niedawna pracuję. Co sprowadzacie do miasta? Mam tu zioła dla alchemika Konstantina. Ach tak. W takim razie pokaż mi co przynosisz. Tak. Wygląda w porządku. Dobra, wchodź. Tylko żadnych burt. Rozumiemy się? Dobra, wszystko będzie jak najlepiej. Nie bój, dygaj, panie. Stój, nieznajomy. Jestem Lotar, królewski paladyn i skromny sługa naszego pana Innosa. Nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadanie informowania wszystkich przybyszy o nowych prawach obowiązujących w mieście. Mieszkańcy miasta znikają bez śladu, więc wszyscy muszą przestrzegać ustalonych zasad, o ile nie chcą, aby to samo spotkało także ich. Dobra, o czym my mu możemy opowiedzieć? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Wielmożny Lord Hagen nikogo nie przyjmuje. Wszelkimi sprawami pospólstwa zajmuje się Lord Andre, dowódca Straży Miejskiej. Dobra. Tego nie będziemy pytać. To było oczywiste. Dobra, Oko Innosa. Przybywam, aby zdobyć Oko Innosa. Święte Oko Innosa? Skąd o nim wiesz? Nie należysz do zakonu. Powiedział mi o nim pewien mag. Nie wiem, jakimi motywami mógł się kierować, powierzając ci jeden z sekretów naszego zakonu. Z pewnością nie chodziło mu o to, abyś położył swoje brudne łapska na naszej świętej relikii. Ale... nie chcę więcej o tym słyszeć. Musiały pojawić się problemy. Posłuchaj, miastu zagrażają smoki. To niemożliwe. Kolejny szaleniec. I tak już mamy w mieście wystarczająco dużo problemów. Nawet bez jakiegoś nawiedzonego dziwaka, straszącego obywateli niestworzonymi historiami o smokach. Ostatnia osoba, która opowiadała tutaj historię o smokach, została przeze mnie aresztowana i wysłana wraz z resztą więźniów do Górniczej Doliny, więc lepiej uważaj, co mówisz. Nie możemy pozwolić, aby ktoś siał panikę wśród naszych obywateli. Słyszałam co innego. Mieszkańcy miasta tak po prostu znikają? Tak. Z dnia na dzień jest coraz więcej zgłoszeń. Straż nie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. Co my tu możemy jeszcze go zapytać? Czy ktoś już ostrzegał was o zagrożeniu ze strony smoków? Tak. Nazywał się Diego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ostrzegałem go, tak jak ciebie. Ale ten szaleniec nie chciał mnie w ogóle słuchać. Dobra. Tutaj nie będziemy pytać, gdzie możemy spędzić noc, bo oczywiście wiemy o tym, gdzie. Dobra, zaczniemy. Zapytamy się, co tutaj zobaczymy, co ma dla nas ciekawego. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Co w tej chwili ten mnie nie słucha. Powiedz mi proszę coś więcej o buncie chłopów. To dość proste. Onar, bogaty właściciel ziemski, przestał płacić miastu podatki. Wyobraź sobie, jesteśmy w stanie wojny z orkami, a ten snop chce zagarnąć wszystko dla siebie. W zwykłych okolicznościach Straż Miejska szybko zajęłaby się tą sprawą. Ale uważaj, bo teraz będzie najlepsze. Powiadają, że Onar zatrudnił najemników, których zadaniem jest odpędzanie oddziałów Straży Miejskiej. Najemnicy! Mówię ci, to wszystko skończy się wojną. Jakby jednej było nam za mało. Dobra, nie płacz, nie płacz. W sumie zobaczymy, jaką robotę dla nas. Szukam pracy. Słyszałem, że Bosper ma jakieś problemy z zaopatrzeniem. Jego sklep znajduje się kilka... Mówią... To o Bosperze to oczywiście wiemy. Pojawić się problemy. Co wiesz o najemnikach Onara? Słyszałem, że większość z nich to byli skazańcy z kolonii górniczej. Ich przywódca był chyba jakąś grubą rybą na królewskim dworze. Generałem czy kimś takim. Wygnano go jako zdrajcę. Ciężkie czasy nastały. Oczywiście chodzi mu o Lee, więc później może się do niego udamy porozmawiać z nim. Na razie zobaczymy, co tutaj jest. To jest sklep Matea, on coś tutaj może ciekawego. Co mogę dla ciebie zrobić? Co sprzedajesz? Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać. Mam na stanie coś z pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? Na razie mnie nie stać na takie rarytasy, więc zobaczymy, czy... W sumie kupimy sobie od niego tylko troszeczkę strzał. Mamy tyle, nas na razie tylko stać. Pałki bojowe niestety nie są dla nas. Trzeba będzie generalnie powoli robić już misję dla jakiegoś tego czeladnika, żeby zostać właśnie nim. Tylko musimy zastanowić się najpierw, od czego tutaj zacząć, bo sam naprawdę nie wiem już. Od czego by tu można było zacząć? Dobra, na razie porozmawiamy z naszym kolegą tutaj, Brianem. Nowa twarz w mieście, co? Jak to jest być czeladnikiem? Nie z tym co trzeba, porozmawiałem. Trzeba oczywiście z Haradem porozmawiać, bo on to jest... Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Dokładnie tak, co możemy zrobić? Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Pięknie. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Dobra, tutaj już wiemy, co mamy zrobić. To będzie dość proste, aby trzeba tylko po prostu będzie wyjść drugim wyjściem i tam właśnie coś takiego było. Tutaj mamy Bospera chyba. Dokładnie tak. I zostaniemy chyba właśnie u niego czeladnikiem, bo u niego jest najbardziej opłacalne. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Khorinis? Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Cóż... Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Dobra, to jest w sumie fajny pomysł. Czekajcie. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę, a ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, pół tuzina wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Okej, nie ma problemu. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Dobra. Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło oberży Koragona. Przejdź koło kuźni, a dalej prosto. Dobra, wszystko wiemy już. Teraz pójdziemy do innej części miasta zobaczyć, czy jest tam coś jeszcze ciekawego. Nie sądzę. Kurwa, deszcz się rozpadał. Troszeczkę... Kurwa, ten Pablo mnie znalazł. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Mylisz się. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Jak uważasz, nie zna... Jeśli jednak portret przedstawia twoją gębę, a ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej. Nie potrzebujemy tu żadnych... Dobra, nie jest reżarem. Tutaj oczywiście widzimy, ktoś se pali jakiegoś jointa. Też bym chciał, ale niestety na razie miałem coś takiego. Trzeba będzie gdzieś zaraz z kimś tutaj zamienić jakieś słówko. Oczywiście omijamy tego śmiecia, bo on będzie chciał się z nami pizgać. A my na razie nie możemy sobie coś takiego pozwolić. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Zaczepił nas Lares, który był naszym początkowym szefie w nowym obozie w Gothica 1. Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Dobra. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Innosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Nie może tak dalej być. Przyszło mi to do głowy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Dobra, weźmiemy sobie od niego troszeczkę siły. Ucz mnie. Która nam się przyda troszeczkę. Dobra. Wróć do mnie, kiedy nabierzesz więcej. Przyszło mi to do głowy. Dobrze. Czemu tylko nauczyłem się 5? A, bo to kurwa... Chyba zbieranie trofeów nam 5 zabrało, więc troszeczkę nieciekawie. Co tu jeszcze ciekawego jest w okolicy? Dobra, mniejsza. Na razie zobaczymy jeszcze tam, czy coś jest. I myślę, że w tym odcinku zakończymy, bo pozwiedzaliśmy troszeczkę miasto, pobraliśmy trochę questów. W następnym odcinku myślę, że... Ej, ty! Gdzie idziesz? Nieważne, co zamierzasz. Nie, nie będę ruchał twoich dziwek. Nie, spierdalę, nie stać mi na takie rzeczy. Później przyjdziemy się tutaj ewentualnie zabawić. Sprawdzimy jeszcze, czy coś tutaj ciekawego jest. Bo już naprawdę nie pamiętam tego miasta. Czy tutaj się coś ciekawego dzieje? Czy obywatele? Tutaj ktoś jakieś domki, wszystko kuje. Moje dzikie węże, nie ma to nic ciekawego. A więc chyba w tym odcinku to było na tyle. Ja w następnym po prostu ogarnę sobie... Znaczy możecie mi napisać, u którego czeladnika jest najkorzystniej pracować, przy którego po prostu... Kurwa, co ja pierdolę. Od którego mam po prostu najwięcej korzyści. Bo z tego co pamiętam, chyba właśnie od Bospera te skóry były strasznie duże, ale ten Konstantino w sumie też mógłby troszkę nas poduczyć ogólnie w tych ziołach i byśmy mogli robić mikstury, wszystko, więc... Myślę, że doradzicie mi w tym jakoś. Jeżeli chcecie, żeby seria została, oczywiście łapeczki w górę zostawiajcie, komentujcie, wbijajcie na fanpage'a, Instagrama. Na razie cześć, siemano, widzimy się za 2-3 dni, zobaczymy jak to będzie, jaka będzie aktywność na filmie. Na razie, cześć.